serdecznie. Herbatka gotowa, właściwie już prawie wypita. Więc czas na wykonanie pierwszej w tym sezonie bombki na szydełku. I ja mam już wykonaną najważniejszą, to znaczy pierwszą część, nie najważniejszą, tylko pierwszą część. Tak wygląda taka serweteczka. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości na wykonanie całej bombeczki, no to może zrobić sobie taką podkładkę. Też fajnie wygląda z herbatką. Korzystam jak zwykle z tego samego zestawu, jeżeli chodzi o bombkę. Ja mam akurat taką. To jest na 12 cm bombka. Dosyć duża. Oczywiście, jeżeli ktoś woli robić na baloniku, też można jak najbardziej ten wzór wykorzystać. No, ta moja bombka tak wygląda. I jeżeli robimy na bombce silikonowej, to zawsze pamiętamy, żeby ta serwetka nie była idealnie taka duża jak połówka bombki, bo jak jest troszkę mniejsza, to później przy naciąganiu fajniej się układa wzór. Nie jest jak gdyby taka za duża. Mam nadzieję, że wiedzą Panie, o co mi chodzi. O, tak to się prezentuje. Myślę, że fajnie. Taki drobny wzorek. No więc zaczynamy. A zaczynamy od wykonania pętelki na początek. O, dobrze zawiązać, zacisnąć, żeby się nie rozsupłało. Chyba jest ok. I teraz nabieramy 11 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wkuwamy się w to pierwsze oczko, którym dowiązałyśmy. Przeciągamy nitkę i zaciskamy. I teraz jak wygląda motyw. Zaczynam od nabrania 3 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i dorabiam sobie jeszcze jeden słupek. Kiedy mam dwie pętelki na szydełku, chwytam je po prostu razem i na przejście robię 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I znowu nawijam nitkę na szydełko i robię dwa tak naprawdę niedokończone słupki. To znaczy, że zostawiam sobie ostatnie pętelki na szydełku. O. Jeżeli już mam 3 pętelki, zaciskam i idę dalej. Znowu 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko i wykonuję 2 niedokończone słupki. Jak mam 3 pętelki, zaciskam wszystko razem. Po prostu łączę jedną nitką. I tych motywów, takich właśnie z tych podwójnych słupków, muszę wykonać 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Więc jeszcze raz zróbmy może razem. 5 oczek na przejście. 2, 3, 4, 5. Nawijam nitkę i wykonuję niedokończony słupek, czyli zostawiam sobie pętelkę na szydełku. 3 pętelki razem chwytam i działam dalej. I tak jak mówiłam, wykonujemy 12 takich elementów i spotkamy się, jak będziemy łączyć pierwsze okrążenie. Przechodzimy do drugiego okrążenia, ale najpierw zakończmy to pierwsze. Więc tak, mam nabrane 5 oczek łańcuszka. No i wkuwam się tutaj, gdzie łączyłam te dwa pierwsze słupki razem. Przeciągam nitkę wiodącą i też przez oczko tego łańcuszka, no i zaciskam.
No i teraz przechodzę oczkami ścisłymi. O, na tutaj na środek mostka. Z tego miejsca zaczynam, nabieram 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i na kolejnym mostku wykonuję 2 niedokończone słupki. Kiedy mam już 3 pętelki na szydełko, na szydełku, chwytam je wszystkie razem. I teraz nabieram 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, znowu nawijam nitkę na szydełko i tym razem znowu działam na tym samym mostku, więc zahaczam sobie o ten mosteczek i wykonuję znowu 2 niedokończone słupki. Kiedy mam 3 pętelki na szydełku, chwytam wszystko razem. I jeszcze raz 5 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, nawijam nitkę na szydełko i znowu wracam na ten sam mostek, wykonuję 2 niedokończone słupki. Kiedy mam 3 pętelki na szydełku, wszystko chwytam razem. Czyli tak to wygląda. 3 te grupy po 2 niedokończone słupki muszą tutaj się właśnie znaleźć. I teraz na przejście 3 oczka łańcuszka, 2, 3. Zahaczam o sąsiedni mostek, przeciągam nitkę wiodącą i też przez to oczko łańcuszka ostatnie zaciskam. I znowu 3 oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko na następnym mostku sąsiednim. Znowu wykonuję 2 niedokończone słupki. Mam 3 pętelki, chwytam razem. 5 oczek na przejście, 3, 4, 5, nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i znowu 2 niedokończone słupki wykonuję i zaciskam. Wszystko razem łączę jedną nitką i znowu 5 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i znowu wykonuję 2 niedokończone słupki, chwytam te 3 pętelki razem. 3 oczka na przejście, zahaczam o ten sąsiedni mostek, przeciągam nitkę przez to oczko łańcuszka, zaciskam. Zróbmy jeszcze raz razem, 3 oczka nabieram, nawijam nitkę na szydełko i na tym sąsiednim mostku znowu 2 niedokończone słupki. Chwytam wszystko jedną nitką, 5 oczek na przejście, nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek, 2 niedokończone słupki wykonuję. Kiedy mam 3 pętelki, chwytam je razem, 5 oczek na przejście, 3, 4, 5, nawijam nitkę na szydełko i znowu tutaj na mostek wracam, robię 2 niedokończone słupki. Jak mam 3 pętelki razem, chwytam wszystko jedną nitką. I teraz nabieram 3 oczka łańcuszka i na sąsiednim mostku zahaczam, przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. No i w ten sposób sobie działamy dookoła pracy, pamiętając, że zawsze robimy po 2 niedokończone słupki i tych motywów mamy 3 na co drugim mostku tak naprawdę. Kończymy drugie okrążenie, czyli ja mam tutaj nabrane 3 oczka łańcuszka i wkłuwam się w to miejsce, z którego zaczynałyśmy ten pierwszy taki udawany jak gdyby słupeczek z 3 oczek łańcuszka. Tutaj próbuję się wkłuć. O, przeciągam nitkę wiodącą i przez to oczko łańcuszka również i zaciskam. I teraz już przechodzimy do trzeciego okrążenia. I tak, na tym pierwszym mostku, on był z 3 oczek łańcuszka, o ile panie pamiętają, robimy na nim 3 półsłupki. Raz, 2, 3. I teraz już wskakujemy na ten mostek z 5 oczek łańcuszka. I tu za każdym razem tak samo działamy, czyli też robię 3 półsłupki. Raz, 2, 3.
O, ale teraz nabieram jeszcze 3 oczka łańcuszka normalnie. O, i wracam znowu na ten mostek i znowu 3 półsłupki wciskam, próbuję tutaj jakoś umieścić. O, o, i wychodzi mi właśnie coś takiego, że o, tu mam taką dziurkę od tych oczek łańcuszka. Mam nadzieję, że to jest widoczne. O. No i na tym kolejnym mostku z 5 oczek analogicznie, czyli tak samo wykonujemy sobie najpierw 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, wracamy znowu na ten mosteczek i znowu robimy 3 półsłupki. Raz, 2, 3. O, i znowu mam taką dziurkę tutaj. I zostaje mi ten mostek z 3 oczek łańcuszka, więc tutaj oczywiście też 3 półsłupki wykonuję. Więc pierwszy motyw już jest za mną. I w kolejnych oczywiście tak samo. Może zróbmy jeszcze jeden motyw wspólnie, żeby nie było wątpliwości. O, coś takiego ma wyjść. Więc tak, zaczynam od tego mostka z 3 oczek łańcuszka i na nim umieszczam 3 półsłupki. Raz, 2, 3. Teraz na mostku z 5 oczek łańcuszka wykonuję najpierw 3 półsłupki. 2, 3. Nabieram sobie 3 oczka łańcuszka do góry, robię. O. Wracam na ten sam mosteczek i znowu 3 półsłupki. O. I przeskakuję znowu na mostek z 5 oczek. 3 półsłupki. O, 3 oczka do góry. Wracam na ten sam mosteczek oczywiście i też wykonuję 3 półsłupki. I został mi tylko ten ostatni mostek z 3 oczek łańcuszka i na nim oczywiście też umieszczę 3 półsłupki. I tak sobie oczywiście działam dookoła robótki, no to nie jest nic trudnego. A jakbyśmy spojrzały na tą pierwszą część, którą wykonałam, o, to jest ten element tutaj, co, o, jest wykonany. Także, o, tak to wygląda. No i już mam skończone to trzecie okrążenie. Tak naprawdę przechodzę do czwartego. I tak, jestem w tym momencie, kiedy zrobiłam ostatni trzeci półsłupek i teraz proszę popatrzeć, przechodzę sobie oczkami ścisłymi tutaj przez cały ten brzeg, aż do tego miejsca, gdzie robiłyśmy tą dziurkę z 3 oczek łańcuszka. O, przeskakuję sobie po prostu. O, i teraz mi się w końcu to udało i jestem właśnie w tym miejscu. I z tego miejsca tak naprawdę zaczynam to czwarte okrążenie, które jest bardzo łatwe. Na czym polega? Nabieram 9 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tutaj zahaczam o tą drugą dziureczkę. Przeciągam nitkę wiodącą, zaciskam. I jeszcze raz 9, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i to samo na kolejnym zaciskam. I znowu 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i na kolejnej tej dziureczce zaciskam. Więc w ten sposób sobie oczywiście działam dookoła, aż będę miała takie kółeczko wykonane. O, proszę popatrzeć, to jest to kółeczko konkretnie. To jest to kółeczko. Myślę, że jest urocza ta serweteczka i naprawdę nawet jako podkładka jak najbardziej może funkcjonować. Kończymy czwarte okrążenie. Ja mam ostatnie 9 oczek łańcuszka, więc o, podhaczam tutaj o, w tą dziurkę, którą robiłyśmy z 3 oczek. Przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. I z tego miejsca startuję do okrążenia piątego. Co w piątym? Ano w piątym też bardzo prosto. Na początek nabieram 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. O, jedno oczko na przejście, więc w sumie mam nabranych 4.
Nawijam nitkę na szydełko i tutaj na tym mostku pierwszym z 9 oczek wykonuję sobie słupek, oczko na przejście, słupek, oczko na przejście, ojej, słupek, oczko na przejście, słupek, oczko na przejście, a ostatni słupek wpływam już w tą dziurkę z 3 oczek łańcuszka i tutaj po prostu, o, wkłuwam się, wykonuję słupek. Więc jak to wygląda? No, mamy po prostu tak naprawdę 6 słupków obok siebie, tak? Rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Kolejny mostek to samo, czyli oczko na przejście i już na mostku słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek. Na każdym mostku muszę mieć 4 słupki wykonane, a ostatnie słupki, czyli te boczne, tutaj wkłuwamy w oczko z 3 oczek łańcuszka, które wykonywałyśmy. O, proszę bardzo. No i tak sobie oczywiście działamy dookoła robótki. O, i to jest właśnie to okrążenie. O, właśnie to. No i kończymy 5 okrążenie. Ja mam ostatnie oczko łańcuszka nabrane, więc wkłuwam się teraz w 3 oczko łańcuszka tego pierwszego, które robiłyśmy. Przeciągam nitkę wiodącą, zaciskam. O, i przechodzę już do 6 okrążenia, też bardzo, bardzo prostego. I tutaj na początek, w tym miejscu, gdzie jestem, 3 oczka na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko i na mostku słupek, nawijam nitkę, wkłuwam się w słupek, wykonuję słupek, nawijam nitkę, na mostku słupek, później na słupku i znowu na mostku i tak cały czas działamy, w sensie nie zostawiamy takich tych pustych miejsc, tylko wszystko wypełniamy, raz na mostku, raz na słupku, czyli robimy słupek przy słupku. O, mam nadzieję, że to jest jasne. No, nie ma tutaj nic trudnego, nie pomijamy żadnego elementu. O, tak to wychodzi. O, i to jest właśnie to okrążenie dookoła, takie pełne. I spotykamy się oczywiście na łączeniu. Kończymy 6 okrążenie, czyli dookoła mam porobione te wszystkie słupki. I teraz zahaczam po prostu o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu. Zaciskam nitkę. Przechodzę do okrążenia numer 7. I tutaj tak, 3 oczka na pierwszy słupek. Oczko na przejście, czyli w sumie nabrałam 4 oczka łańcuszka. Jeden słupek pomijam, wkłuwam się w kolejny i wykonuję słupek. Oczko, pomijam słupek, w kolejny się wkłuwam i wykonuję słupek. Oczko, słupek, oczywiście pomijam, jeden słupek pod oczkiem jest pomijany zawsze. Oczko, pomijam słupek, a wkłuwam się w kolejny. O. Oczko, słupek pomijam, wkłuwam się w kolejny. No i tak sobie dziergamy dookoła serwetki.